Siemanko, witajcie w pierwszym odcinku tutaj z rozbierania Yamaszki. Jak wiecie, wymaga ona remontu, także zaczynamy działać. No ja jestem po zabiegu, już praktycznie w pełni mogę funkcjonować, także cieszę się, że mogę zacząć działać. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Chyba pierwszy silnik, potem dopiero spuszczę oliwkę, no bo kurde, ciężko jest mi nurkować tak po tym zabiegu, nie? I tak jest dobrze, że jestem w stanie już to rozbierać. No, także silniczek już wyjęty. Sporo zabawy było, bateria padła. Wstępnie silniczek wyczyszczony, zaraz rzucamy górę, doczyścimy resztę i rozpławiamy gada. Tu nie wiem co to jest. Także cylinder rzucony, tak to mniej więcej wygląda. Tłoczek. Nie wiadomo ile motogodzin nalatane, ale jeszcze elegancki stan, kurde, jeszcze by polatał. Powiem szczerze. No tutaj na korbie nie ma luzu, góra dół. Sztywniutko jest, ale i tak korbę się zmieni profilaktycznie. No także działamy dalej tutaj z YZ-ką. Dzisiaj rozbieramy stronę od sprzęgła. Zobaczymy, czy tam on jest w dobrym stanie, czy rzeczywiście ślizga, tak jak mówicie. No także kosz sprzęgłowy zdjęty, tak to się tutaj prezentuje. No tutaj jedna właśnie śruba jest urwana, całkowicie to mocowanie z tego kosza mniejszego. Tak samo tutaj jest lekki luz, co nie? No także taka ciekawostka, tutaj mam swój ściągacz od Loncina 125, no i bez problemu tutaj pasuje też do YZ-ki. No także jak widzicie, tutaj sporo brudu jest, także też to będzie do przeczyszczenia wszystko. No ale co ciekawe, te śrubki tutaj ładnie poszły, bez problemu, no ale z tą jedną trochę było zabawy, nie? Na szczęście młotek przecinak i się udało to odkręcić dziadostwo. No dobra, także słuchajcie, ta strona tutaj już jest w zupełności gotowa do rozpławiania. Tak jak widać. No jest tutaj parę luzów na co niektórych łożyskach, jedynie na tym nie ma, do odwału. No ale zobaczymy, to się powymienia, nie? No także najciekawsze przede mną tutaj, mam nadzieję, że podołam, kurde, bo to po bokach to wszystko łatwiło, tylko wiem co jak było, ale no tutaj podejrzewam, że będzie ciekawie. No ale muszę dać radę, no co, no nie ma innej opcji. No także słuchajcie, jadę sobie do znajomego, co ma właśnie taki ściągacz, znaczy taką maszynkę do rozpławiania silników, żeby ten wał wypchać, prawda? Także zaraz wyjdzie, co tam wszystko jest z tą skrzynią tak naprawdę, no i zobaczymy, no mam nadzieję, że aż takiej tragedii nie będzie, chociaż to nie wiadomo, no sprzęcier swoje lata ma. Widzicie, dzicz totalna, ale to jest życie, przynajmniej widoczki ładne. Słuchajcie, tak wygląda skrzynia. Ten uszkodzony tutaj, no widać, że jest to trochę, prawda, przetarte tutaj. Jest ubytek materiału, no ale największy tutaj widać, prawda, normalnie kawałka brakuje, prawda. Nieźle, nieźle. Ładnie skoszone to wszystko, kurde. Mam nadzieję, że to dobrze widać na kamerce, nie? Jaki jest brak. Nie mam właśnie podglądu w tym GoPro. Teraz właśnie cały ten film nagrywam Hero 4 Black, także dajcie znać, jaka jest jakość tego główienka. No, tak to wygląda. Masakra. Ale dobrze, że udało się znaleźć te tryby. Także dziękuję serdecznie dla Grzesia. Pozdrowionka. Słuchajcie, otworzymy sobie tutaj paczuszkę od Speed Factory MX.
z częściami do jamaszki. Nie wiem, jak to jedną ręką zrobić, ale może jakoś się uda. Panie, nie ma tragedii. Kurde, tutaj tylko. Tak, o, weźmiemy. Ops. No i mamy tak łożyska i uszczelniacze wału. Prox. Slinka sprzęgła. Też Proxa. Dźwignia zmiany biegów. Elegancka. No i tutaj sprężyny od sprzęgiełka, nie? Bo też były do wymiany. Tarcze są dobre. I elegancko tutaj żeleczki. Wczoraj też byłem w Olek Motocykle w Zielonej Górze. Odebrałem właśnie wał, była wymieniana korba. Za ciężki, że dostał. O, korba tutaj jest nowa, założona. Stara w tym pudełeczku. Od razu brałem u nich łożyska skrzyni biegów. Hot Rods. Cały zestawik. I uszczelniacze silniczka, nie? Wszystkie. Także bardzo serdecznie polecam Olech Motocykle, Zielona Góra. I dodatkowo tutaj właśnie też brałem od Grzesia, to jest poprzedni właściciel tej YZ-ki. Tutaj tryby tego piątego biegu to jest, tak? Bodajże. Nie, to jest pierwszego biegu. No mogę kłamać, nie? A tutaj jest ten piątego, co się właśnie z nim zazębia. Także od razu kupione te tryby. I dwa wodziki, bo tam też już były do wymiany, nie? No, tak to wygląda. Ale będzie lalunia. Mam tutaj taki specjalistyczny sprzęt od Damiana do wyciągania właśnie tych łożysk wewnętrznych. No i zaraz tu odkręcam te zabezpieczenie i wyciągam te łożyska i silnik gotowy do składania w zasadzie. Słuchajcie, z tymi łożyskami tutaj, kurde, w skrzyni biegów wojowałem bodajże 2-3 tygodnie. Naprawdę bardzo ciężko było wyjąć, zwłaszcza te tutaj łożysko. Strasznie, no tu praktycznie w ogóle nie ma szczeliny, żeby to podważyć. Ściągacz nie dochodził. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi to wyjąć. Ostatecznie poszło to taką metodą, że do łożyska, widzicie, została taki wałek, to jest w zasadzie przyspawany. Wałeczek ten, wimadło, młoteczkiem w karter, oczywiście przez drewienko, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Aczkolwiek to mówię, no 21 lat ma, także to jest to takie troszkę poobdzierane, nie? Gdzie nie gdzie. No ale koniec końców wyszło, to także zaczynam. Tutaj wszystko będę czyścił i będę skręcał maszynę, wszystkie części już mam. Także oby to się udało złożyć. To normalnie jako statuetkę sobie na biurku postawię na pamiątkę, kurde, że tyle walki było z tym. Także tak wygląda YZ-ka. Wszystko tutaj czyścimy. Jeszcze kiwaczka do roboty. Ale za chwilę rzucam przednie koło i będę wymieniał łożysko. Mam tutaj nowe łożyska i uszczelniacze. Całość kosztowała mi 30 zł. Także lecimy tam wszystko wyczyścić, tą piastę, i będziemy składać. Tutaj przy okazji założymy sobie taką osłonę tarczy hamulcowej z przodu z AliExpress, elegancko. No także już tutaj wszystko elegancko przeczyszczone. No teraz bierzemy nasadkę i będziemy młoteczkiem wbijać łożysko. Trochę ręcznie. O, jak ładnie ręcznie idzie. No tutaj już w miarę przysmarowane, trzeba pamiętać o tej tulejce, żeby ją włożyć. Tu widać, ktoś to dorabia, bo takie ucięte, czy o co tu chodzi. Ale swoją rolę spełnia. No ogólnie tak jak myślałem o
osłona nie pasowała. Trzeba było ten dystans tutaj ucinać, także majster wykombinował eleganckie mocowanie w ten sposób. I do tego tarsze, nie? Ale koniec końców luksus jest. Tutaj ładnie pod te szpileczki. Tutaj tak to wygląda. Takie wzmocnienie zrobione, wycięte z tego elementu, co został. Elegancko tutaj chwycone. Bardzo dobra robota, panie. Zobaczcie, jak się trzyma. No, ostatecznie tak to będzie wyglądać, nie? Myślę, że gity wyszło. Bardzo dobra robota. Przepraszam za słabe oświetlenie, no ale warunki jakie są, takie są. Jak będę składał motor, to już tam postaram się naprawdę dobrze to nagrać, bo myślę, że jest to bardziej istotne niż rozbieranie, bo wiadomo, rozebrać każdy potrafi. Ogólnie pierwszy raz będę taki remont przeprowadzał, także mam nadzieję, że podołam, że uda mi się to złożyć dobrze i że to potem będzie chodzić.